Siemka, z tej strony Raon. Witam was w kolejnym odcinku Ni no Kuni Wrath of White Witch. Jesteśmy w Tombstone Trail. Mamy do przejścia jakiś tam labirynt chyba. Nie wiem, czy to jest labirynt, czy nie, ale jakaś jaskinia z kolejnymi wyzwaniami, które nas wzmocnią o kolejne magie. Musimy je po prostu zdobyć, aby wrócić do przyszłości. Tu jest jakiś czar, który właśnie nam na to pozwoli, oraz ta różka, którą Shadar prawdopodobnie schował, ale to dopiero w przyszłości, czyli w tej chwili jeszcze ta różka jest na swoim miejscu, tak więc mamy szansę ją odzyskać. Okej, no to co, zaczynamy, wchodzimy do tego Tombstone'a i zobaczymy, jaki trial na nas tutaj czeka, czy także będą jakieś zagadki, czy po prostu to jest prosta droga. A przy drodze coś tam widzę, że to jest chyba nieumarli tutaj są. O proszę, chyba ci chcą dołączyć do naszej drużyny, tylko nie wiem czy na stałe, czy będziemy mogli nimi grać, ale... O proszę, alchemia, formuła nowa. No, doszli do naszej drużyny, Gaskon i Mark Cassin, ale czy będziemy mogli nimi walczyć? Nie wiem, zaraz zobaczę. Czekajcie, tutaj? Nie, oni tylko po prostu są, bo są. Ale żeby jakiś pożytek z nich był, to raczej nie. Jeszcze tak, czekajcie, zobaczę tą formułę. Follow the formula. Sprite Dew to jest to... co już mieliśmy? A to jest ta Rogue Revolver chyba. Tak. Hog Cock, Drill Screw, Lumps of Raw Steel. Proszę, to jest formuła, która... broń robi dla Swaina. Tylko nie wiem, czy mam te składniki. Nie mam. Brakuje mi Drill Screwa oraz Lump of Raw Steel. Dwie rzeczy takie. Będę musiał, kurczę, skombinować je i zrobić tą spluwkę po prostu. Okej, zapiszemy tutaj. Jeszcze spojrzę na mapkę, chociaż ona będzie pewnie zakryta mgłą, ale... No tak, są dwie drogi, teraz widzę. Jedna tam prowadzi, druga tu. Dobra, lecę tędy. Niektórzy uciekają, niektórzy nas atakują, czyli level nasz nie jest tak wcale niski. Okej, o Jezu, jakie nie... O ja, jeszcze co mi Confused rzuciła. Fuck, nie mogę nic zrobić. Zmienię sobie może na Esther. Esther, wybierz tego. Bubble Bean. To jest dosyć dobry czar. 220. Pięknie, kurczę. Podoba mi się jego czary. On ma dosyć chyba potężny, wiecie co? Atak magiczny. Dlatego tak wali mocno. I to jest naprawdę magia. To mi się podoba. 220. No i kurczę, jednym takim hitem praktycznie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze mieć takiego maga potężnego. Okej, Gogo, level 31. Swain także tam jakiś zdobył level, który to nie wiem dokładnie, ale... Aha, tutaj nic nie ma. Wow, co jest? Aha, to są pułapki. I co, ja teraz będę tak cały czas chodził? Czy to zaraz minie? Poison, Confusion, Sleepness, Blindness. Nie wiem, ale trochę nas tak jakby w zombie zamieniło. Łazimy tak jakoś wolniej. Mam nadzieję, że to minie, co? Czekajcie, ktoś mi tam mówił, że Levitate. Ten czar pozwala na mijanie nam pułapek. Może weźmiemy, bo użyjemy.
Czy tutaj coś jest? Raczej nie. Zombo, Sunshade i Boogie. Kurczę, co to jest w ogóle? Czy to nas spowalnia, czy co? Bo nie wiem, nie wiem. Ale nie podoba mi się. No dawaj, dawaj, chodź tu. Dosyć mocno bijemy tutaj, nie będzie chyba problemu, wiecie? Zobaczcie, 40, kurczę, życie im schodzi jak... No. No zajebiście schodzi, po prostu. Okej, okay, trochę mało expa, no ale cóż, no. O, już nam przeszło. Czy tutaj mogę bridge chyba, tak? Czekajcie. Gdzie to tu jest? Nothing happened. Czemu? Looks like that bridge since better days, right, Oli boy? Crack out your wand, you know the drill. Jakiś czar, ale kurczę, czekajcie. Ale jaki? Dobra, będę po kolei brał. Rejuvenate, o proszę. Aha, to jest chyba cofnięcie. No, i mamy most. Fajnie, fajnie. No to lecimy. O, skrzyneczka. Weźmiemy cię na pewno, jeśli będziemy mogli oczywiście. Curse be gone. O, jakiś... Aha, to pro... Wiecie, to co nam się chyba nad głową tam wtedy świeciło, to jakaś klątwa, kurs i pewnie ten przedmiot był za to odpowiedzialny, że ściąga to z nas. Ale dobra, na razie nie potrzebujemy tego, bo przeszło nam. Czemu ty, kurczę, nie tego atakuj. Tu masz bliżej, to czemu tego nie atakuj? Dobra. Okej, okay, jeden poszedł. Jeszcze jeden. Jestem ciekaw, kiedy będę mógł Mitea przekształcić na ostatni poziom. Wszystko mam. Tylko on po prostu chyba ma za niski level, dlatego na razie nie mogę. Chociaż zaraz, może sprawdźmy, bo... Nie no, 29 ma. To jeszcze jest widocznie za mały. Tym Levitate nawet chyba szybciej się, wiecie co, podróżuje. To jest nawet dobre. Dobra, dawaj. Cut loose. O, 90 temu zombiakowi, ładnie. Dobra, jeszcze raz. Ole, pięknego krytykala mu walnęliśmy. No, w końcu level ten zdobył. Biggs, level 22. Smash hit, nowy skill. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. O, nasz efekt lewitacji minął. Wow, co to jest? Jakiś większy zombie. No ale dobra. Ej, to jest tutaj, tak? Dawaj go. Poison pinch, a doszło ci smash hit, tak? Pent up energy pummels a single enemy dealing physical damage. No dobra, spróbujmy, zobaczmy co to będzie. Bo ten poison attack na razie to tam niewiele zdziałał. Aha, ten ucieka. Aj, patrzcie, zawrócił w... Fuck, i jeszcze od tyłu nas chyba walnął. Nie, na szczęście nie. Aha, weźmy, zobaczmy ten skill. Smash hit. No nie, jeszcze mnie kurczę skonfuzowali. Jeszcze raz. Aha, w taki sposób to działa.
Szału nie ma. Co już zbieraliśmy, jakby nie patrzał. Tu jest skrzynka, dobra. Cheeseburger! Aż się głodny zrobiłem. Tędy. Weźmy może tego levitate, kurczę, bo nie chcę tutaj na jakąś znowu pułapkę wpaść. Wow, co ja mam tak mało życia? Stuwencja. Dobra, temu na razie nie będę dawał. Dobra, ta z pieprza tutaj. Okej, a ty? Przepuści nas tylko wtedy, jak będziemy trupami, takimi jak on. Aha. With magic. Mamy jakąś magię, która odpowiada to i chyba wiem, która, wiecie? Zaraz zobaczymy. Draw Poison to nie jest to na pewno. Nie Levitate, przecież to wziąłem. Poison April, o właśnie, to jest chyba to. No i chyba się udało. O to chodziło. Świeże mięso. No, jeszcze dostaliśmy jakiś szkieleton, klucz szkieletona, czy tam skeletonki, jak to woli. Casino. Casino tutaj? To jest jakaś wioska nieumarłych, wygląda na to. Znaczy wioska, cmentarzysko. No ale ci są tutaj dosyć przyjaźni, nie atakują nas. Nie mówię o wszystkich, follow the tombstone tray. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, tak? Przyszliśmy. Są trzy drogi, kurczę. Dwie to na pewno jakieś skarby. Oho, ten z pieprza. Ej, tylko nas nie zaatakuj. Znikaj. Okej, dobra. Tu jest ślepy zaułek. Aha, tam jest skrzynka. Zaraz. No właśnie. Spróbujmy ją. Blackblade, no pięknie, jakiś mieczyk, to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. Zaraz. To jest ten Black, tak? Dobrze mówię? Blackblade, tak. 35, no atak mu wzrasta, ale może dać to najpierw temu, co? 139. Dam jemu. Fajnie. Cieszę się naprawdę. I dobra, idźmy teraz tą drugą drogą. Czekajcie, tu jest chyba przejście. Okej, tędy. Aha, tu jest ta skrzynka, co otworzyliśmy ją. Levitate. Tu jest przejście, myślałem, że nie ma. Jest kolejna skrzynka, ale nie wiem, czy ją otworzymy. Fioletowa.
It seems to be sealed by some very potent magic. Aj no, kurczę. Próbuję ją otworzyć, wiecie, magią, ale raczej nie uda się. Nie. Nie uda się. Tutaj nic nie ma. Dobra, wracamy. Czyli została tam ta jedna droga. Fajnie, bo chociaż odkryliśmy sobie tutaj całą mapkę. A, tu jest jeszcze jakieś przejście. No popatrz. Może się łączy z tym dolnym. Chociaż chyba nie. O, jakiś domek. What's all this then? O, a little rundown. Co? O, może będziemy mogli tutaj odpocząć. Jestem ciekawy, co te roboty tam widzieliście. Leżą takie rozwalone. Jakie będziemy mogli uruchomić, bo na pewno będą jakoś tam nam przydatne, ale do czego to nie wiem. Dobra, tam jest safe. Zregenerujemy się troszeczkę. I zapiszemy przy okazji. Co do gadki tutaj, którą teraz tam nasi bohaterowie toczyli, to po prostu na temat właśnie tej magii, który ten dzieciak nie może używać. Właściwie może używać, ale nie chce za bardzo, bo chyba nie chce być królem tronu. Znaczy właśnie tym następcą tronu. A chce, żeby jego brat nim był. Tak mi się zdaje, przynajmniej tak to rozumiem ja. Dlatego, kurczę, tak jakoś, no, próbuje, no, tłumić te czary w ogóle, bo podobno umie używać ich, ale nie chce. Dobra, wiecie co, ja wrócę sobie jeszcze, bo chcę pójść tamtą drugą dróżką. O właśnie, tam jest pewnie, kurczę, tylko jakaś skrzyneczka, bo widzę, że tam dalej nic nie będzie. Mogłem od razu tam iść, to bym wiedział. Ale trudno. To jest tutaj niedaleko. Czy ty nas zaatakujesz? Nie, nie widział nas nawet. Aś ty, kurczę, mała. Okej, zobaczmy ten nowy mieczek, jak to działa na was. O, dosyć ładnie. 33 atak. O, ale pięknie, pięknie. Level 30, Mitej. Kurczę, kiedy ty będziesz się chciał przekształcić w końcu, co?
Nie chcesz jeszcze pewnie, nie chcesz, no ja cię nie mogę. Chciałbym już ciebie takiego potężnego zrobić koksa. To nie, kurczę, lepiej się męczyć. Okej, ty spadaj. Ty też widzę tutaj... No, co jest? Ucieka, tak? Dobra, weźmy sobie tylko ten levitate. Okej, poszedł. Aha, tam dalej nic nie ma. No to dobra, wracamy. Niepotrzebnie tu, żebym szedł, ale nie, w sumie to chcę mieć wszystkie mapy odkryte. Ty uciek. Aj, Jezu, kurczę, jak oni się kręcą. Ale udało się u nią. Aj, nie tędy. Ja pierdzielę, no. Zakręcony jak słoik po ogórkach. Tędy, kurde, tu. O, tu, właśnie. Goni nas? Goni nas. Ale nas nie dogoni. Defekt. Dobra. Dawaj, 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 bo ja muszę mieć. Dobrze, dobrze. Idziemy jeszcze raz, zapiszemy, no i będziemy szli tam na górę. Może już niedaleko, to jest, zaraz zobaczę. O Jezu! Sorry, ale jeszcze kawał drogi. O, tutaj jest, nawet nie zobaczyłem. Curse begun. Dobra, czyli tak, jeszcze raz sobie zapiszę to. I odnowię całe MP i HP. I okej, kochani, w tym miejscu sobie będziemy kończyć ten odcinek, tak więc ja się z wami będę pomału żegnał. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć!